Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Jak widzicie, oczywiście karty Halloween są dostępne już w paczkach. Tutaj macie trailer, bo wczoraj nie było odcinka. Chciałem zrobić odcinek, zrobiłem wielki pack opening, naprawdę wielki. Ponad 20 paczek otworzyłem, z czego paczki za Division Rivals, nie za Division Rivals, za Food Champions, gdzie były chyba paczki, dwie za 55 tysięcy. Kilka paczek za 25 tysięcy miałem. I nie trafiłem zupełnie nic, nawet jednych ekranów z tych 20 paru paczek, których miałem. I dlatego właśnie nie było wczoraj odcinka, bo po prostu nie trafiłem nic, więc nie miałem wam co rzucić. Miałem naprawdę przygotowanych bardzo dużo paczek. Tutaj macie wszystkie karty, które są dostępne, karty krzyku, które są dostępne właśnie w paczkach. Także co, przechodzimy do SBC, które jest przed chwilą wyszło. Wyszły dwa SBC, jedno nazywa się Wyprawa z Zaświaty i druga jest skrzynia Davy'ego Jonesa. Wyprawa z Zaświaty niestety teraz w tym momencie nie zrobię, bo nie ma zawodników na rynku transferowym. Z Lincoln City wszyscy chodzą po 10 tysięcy, ale nie ma po prostu na rynku, więc będę po prostu czekał, aż trafię go w brązowych paczkach i to wam też właśnie w tym momencie polecam. Otwierajcie brązowe paczki, bo naprawdę zarobicie bardzo, bardzo dużo. I to mam zawodnika z America de Cali. Tutaj jak ktoś oglądał przewidywania ważnych meczy, to myślę, że sobie kupił kilku zawodników. Ja sprzedałem już kilku i dwóch chyba zostawiłem, nie wiem, nie wiem czy oni się sprzedali. Tak, jak widzicie, po 9 tysięcy dwóch zawodników mi zostało, także sprzedałem ich sobie. Jak ktoś oglądał przewidywania ważnych meczy, no to myślę, że sobie też zarobił. I SBC, skrzynia Davy'ego Jonesa. Także tu macie SBC, pokażę zawodników każdego po kolei oczywiście, jak ktoś chce sobie zrobić. Jak ktoś nie widzi, jak za szybko pokazuje, to po prostu zwolnijcie sobie tempo. Ale całą ligę portugalską nie jest jakieś skomplikowane, po prostu dwóch zawodników z Plymouth i Orlando Pirates. Także zgłaszamy skład, paczka jest niestety za 15 tysięcy. Nie wiem, czy wam polecam robić to SBC, bo myślę, że chyba jeżeli macie zawodników, to raczej bym ich sprzedał po prostu. Nie robiłbym tego SBC, nie robiłbym paczek, bo naprawdę paczki są bardzo średnie, a koszt jest bardzo duży. Także dobra, otwieramy, zobaczymy, czy uda się trafić kartę krzyku. Wątpię, bo mówię, wczoraj otworzyłem ponad 20 paczek, naprawdę dobrych paczek i nie udało się trafić nawet jednych ekranów, więc nie spodziewam się niczego w tej paczce. Dokładnie, nie ma nawet ekranów. Norwegia, Gerstein chyba, tak się nazywa? Tak jest. I jak widzicie, w paczce nie ma nic, więc raczej mówię wam, tak jak mówiłem wcześniej, sprzedajcie tych zawodników, których macie, nie róbcie tego SBC, bo po prostu się nie opłaca, lepiej sprzedać zawodników niż robić to SBC, bo naprawdę, jak widzicie, paczka jest bardzo średnia. I jeszcze raz mówię, na koniec, otwierajcie brązowe paczki, bo naprawdę, naprawdę warto. Także to było tyle i widzimy się prawdopodobnie może jeszcze dzisiaj w odcinku o zarabianiu. Jeżeli chcecie kolejny odcinek o zarabianiu, zostawcie łapkę w górę. I widzimy się może dzisiaj jeszcze albo jutro. Na razie.